Anna Tabaka, witam, zapraszam na Silesia Flash. Oficjalnie sezon na kąpieliskach jeszcze nie wystartował, ale do niebezpiecznych zdarzeń dochodzi tam cały rok. Jedno z nich, bardzo poważnie wyglądające, miało miejsce w miniony weekend w Dąbrowie Górniczej. Na Pogori 4 pod wodą zniknęły trzy osoby. Sprawą zajęła się Fatima Orlińska. Tylko w minioną niedzielę nad kąpieliskiem Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej wypoczywało blisko 5 tysięcy osób, co pokazuje, że dąbrowskie zbiorniki wciąż należą do jednych z najbardziej popularnych w regionie. A im więcej plażowiczów, tym ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji wzrasta. I choć oficjalnie sezon letni nad akwenami jeszcze nie wystartował, WOBR pierwsze interwencje już ma za sobą. Wczoraj o godzinie 21:10 otrzymaliśmy zgłoszenie od Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej o zdarzeniu na Pogori 4, gdzie skuter z trzema osobami się wywrócił i rozpoczęto akcję poszukiwawczą tych osób. Najprawdopodobniej to skuter dwuosobowy, pływały na nim trzy osoby. Zgodnie z przepisami na sprzęcie motorowodnym można się poruszać od świtu do zmierzchu, więc po 21:00 to już to było tak na granicy prawa. A to o przestrzeganie prawa zazwyczaj chodzi. Jak podkreślają ratownicy wodni, to właśnie nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących nad zbiornikami wodnymi powoduje, że każdego roku podejmowane na wodzie i wokół niej interwencje liczone są w setkach. I choć o profilaktyce przed startem sezonu mówi się wiele, korzystający z wypoczynku na plażach wciąż zapominają o zdrowym rozsądku. Jedna z najważniejszych rzeczy to przede wszystkim brak spożywania alkoholu. Wiadomo, co alkohol powoduje u nas w większości. To może powodować nieszczęśliwy wypadek nie tylko dla swojego zdrowia, ale przede wszystkim też dla zdrowia innych. Nie udajemy, że się topimy. Udawanie topienia to jest spowodowanie, że następuje akcja ratownicza. My ratujemy wtedy tą osobę, a w oddali może ktoś inny naprawdę potrzebować tej pomocy. Pilnujemy swoich pociech. Pogoria 4 to zbiornik, nad którym obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli, jednak skutery, motorówki wodne i żaglówki są tam widziane niemal przez cały sezon. Z uwagi na fakt, że wciąż jednak nie wszyscy przestrzegają przepisów, swoje patrole nad akwenami rozpoczęła również policja wodna. Te od teraz dużo bardziej wzmożone. Jesteśmy wyposażeni w łodzi kategorii R2 i R3, w pełni wyposażone. Posiadamy apteczki, pagia i wiosła w pełni są wyposażone w sprzęt ratunkowy. Sezonowe komórki wodne polegają na tym, że łódź stacjonuje cały czas na zbiorniku, a rajdujące patrole Policji Wodnej ze stanów oddziału prewencji z Policji z Katowic oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji z Bielska, Białej i Częstochowy działają na zasadzie takiej, że z rana sobie wyjeżdżają z bazy, wodują łódź, pełnią służbę, działają sobie, wyciągają i na noc wraca łódź do bazy. Trzem osobom, które w niedzielny wieczór zniknęły pod wodami Pogori 4, na szczęście nic poważnego się nie stało dzięki szybkiej reakcji odpowiednich służb i podjętej interwencji. Z okazji zbliżającego się rozpoczęcia sezonu letniego ratownicy i policja przypominają, że najbardziej zgubny jest alkohol spożywany na słońcu. To z jego powodu dochodzi do największej liczby wypadków. Chorzów jest niebieski. Po 6 latach ruch wrócił do piłkarskiej ekstraklasy. Dziś ze zwycięską drużyną spotkał się prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, ale oprócz gratulacji za to, co już było, były też pytania o to, co będzie. Paweł Jędrusik. Bo tajemnicą nie jest, że żeby było lepiej, potrzebne będą wzmocnienia i pieniądze. W poniedziałek na razie symbolicznie prezydent Andrzej Kotala złożył na ręce władz klubu czek na 500 000 zł. To za awans. Potrzeby zapewne będą jednak większe. Na razie rozmów takowych nie ma. Ruch przewiduje nowy budżet. Oczywiście będzie większy niż ten, który był do tej pory. No, natomiast te rozmowy są pewnie przed nami i nie będą na pewno łatwe, bo jak wiecie Państwo, przymierzamy się do budowy stadionu, która to też pochłonie w naszym budżecie około 340 milionów złotych. Bo przypomnijmy, część tych pieniędzy obiecał już miastu premier Mateusz Morawiecki. Ruch wraca do ekstraklasy po 6-letniej przerwie, choć przed tym sezonem nikt tego się nie spodziewał. W końcu niebiescy byli beniaminkiem pierwszej ligi. Ja zawsze mówię, chcemy się godnie pokazać w ekstraklasie. Nie gramy tylko na utrzymanie, bo to jest tak jak granie na remis. Też nie możemy. Granie na remis zawsze się źle kończy, także trzeba grać po prostu godne reprezentacje tutaj w tej lidze i myślę, że też zdołamy temu zadaniu.
Trener Jarosław Skrobacz wzmocnień chce i pytany o to, w których formacjach, mówi krótko, w każdej. Myśleliśmy już od dłuższego czasu nad tym, jak będzie ten przyszły sezon wyglądał i to niezależnie od tego, czy byłby awans, czy tego awansu by nie było. Działaliśmy tak troszeczkę dwutorowo, także już na pewno kilka nazwisk jest, z którymi rozmawiamy, o których myślimy. No wiadomo, że ten skład musi ewoluować, musimy iść do przodu i tutaj na pewno niezbędne będą wzmocnienia. Z pierwszej ligi do Ekstraklasy awansuje jeszcze jedna drużyna po barażach. Walczą o to Wisła Kraków, Bruk Bet Termalika Nieciecza, Puszcza Niepołomice i Stal Rzeszów. Z okna w Zabrzu wypadła 19-latka. W sprawie został zatrzymany jej 21-letni partner. Kobieta przeżyła, mimo że był to upadek z 4 piętra. Udało się ją przesłuchać. Wstępnie policja podejrzewała, że to partner namawiał ją do popełnienia samobójstwa. Fatima Orlińska. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przesłuchali dziś 19-latkę. Kobieta zaprzeczyła, jakoby jej partner miał przyczynić się do jej upadku z okna 4 piętra. Tym samym zatrzymany wcześniej 21-latek po złożeniu zeznań został zwolniony. Dotychczasowe ustalenia policjantów wskazują na to, że dziewczyna zaplanowała wcześniej skok, a przed tym zdarzeniem w mieszkaniu, w którym przebywała ze znajomymi, odbywała się impreza. Nasza wiedza jest taka, że ona miała liczne obrażenia, miała przejść operację, ale jej stan przez lekarzy został określony jako stabilny. Przesłuchiwane są osoby, które były w mieszkaniu, gdzie ta dziewczyna wcześniej przebywała. Z racji wynika, że mogło tutaj dojść do próby samobójczej. Jedna z osób zostaje zatrzymana, to jest 21-letni mężczyzna. Policjanci zatrzymali go w związku z podejrzeniem, iż mógł on nakłaniać do popełnienia samobójstwa. Wszystkie osoby, które przebywały wówczas z dziewczyną w mieszkaniu, były pod wpływem alkoholu. Służby przypominają, że jeżeli ktoś przeżywa trudności i myśli o odebraniu sobie życia lub chce pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, może skorzystać z nieodpłatnej pomocy pod numerem 800 702 222. Śląscy policjanci i ratownicy górniczy będą razem ćwiczyć. Chodzi o szkolenia w zakresie technik wysokościowych oraz pierwszej pomocy. Ratownicy i policjanci ćwiczyli już razem m.in. w zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu i kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. O sprawie Karolina Komada. To właśnie tam wcześniej ratownicy i policjanci szkolili się wspólnie. Jednym z zadań było dotarcie i rozbrojenie umieszczonego w podziemnych wyrobiskach ładunku. Wymagało to połączenia umiejętności górniczych, alpinistycznych i pirotechnicznych. Zarówno ratownicy, jak i policjanci w swojej codziennej pracy muszą te techniki znać i je wykorzystują. A ponadto drugim elementem tego porozumienia to jest kwestia pierwszej pomocy, tak zwanej tego KPO, podstawowe umiejętności w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzkiego. I myślę, że ten element to jest wiedza, która powinna być powszechna nie tylko dla funkcjonariuszy czy ratowników, ale dla każdego obywatela. Dzięki podpisanemu dziś porozumieniu jednostki wymienią się doświadczeniami, a także poznają sprzęt i przepracują różnego rodzaju warianty akcji ratowniczych. Często zdarza się, że przyjeżdżamy do miejsc znalezisk, na przykład niewybuchów z czasów II wojny światowej, które są bardzo niedostępne i pomoc w dojściu do takiego miejsca niesie za sobą właśnie korzystanie ze specjalistycznego sprzętu i umiejętności. Tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, doświadczenie ratowników pomoże nam przede wszystkim zobaczyć, czego nam jeszcze brakuje, jak możemy się kształcić w dalszym ciągu, żeby podnosić swoje kwalifikacje i być gotowym tak naprawdę na wszystko. W Bytomskiej Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego pracuje 138 ratowników, a ci najbardziej doświadczeni nie tylko biorą udział w akcjach w kopalniach, ale także w górach. Przed 4 laty nieśli pomoc m.in. w wielodniowej akcji w Jaskini Śnieżnej w Tatrach, próbując dotrzeć do uwięzionych tam grotołazów. Wtedy po linie trzeba było po prostu zjechać 500 metrów w dół. To jest bardzo głęboka jaskinia, bardzo trudna. No i toprowcy, goprowcy wiedzieli, że mają tutaj również i wsparcie w ratownikach, górniczych ratownikach. Kolejne wspólne szkolenie zaplanowano 14 czerwca w Górniczym Szybie Leon w Rydułtowach. Od jutra zamknięty dla ruchu będzie fragment drogi krajowej 94 od ulicy Gliwickiej w Pyskowicach do skrzyżowania z ulicą też Gliwicką w Boniowicach. Utrudnienia na tym fragmencie potrwają około 6 miesięcy. Karolina Komada.
Firma Strabag Infrastruktura Południe rozpoczyna pracę na 12-kilometrowym odcinku DK94. Łączny koszt rozbudowy to ponad 160 milionów złotych, a przewidziany koniec inwestycji zaplanowany jest na październik przyszłego roku. W ramach tej inwestycji zostanie przebudowane 28 skrzyżowań, zaczynając od tego w Pyskowicach. Dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony jest to spory objazd, bowiem kierujemy na autostradę A4 i DK81 A1, więc kilkudziesięciokilometrowy objazd. Natomiast dla pojazdów osobowych ten objazd jest już krótszy. No i oczywiście ruch lokalny jest dozwolony, dojazd do posesji, no oczywiście z zachowaniem zasad i organizacji ruchu występującej na budowie. Objazd dla pojazdów osobowych wyznaczono przez miejscowości Łubie, Księży Las i Kamieniec. Niegdyś te miejsca tętniły życiem, a ich korytarze wypełniały głosy dzieci. Dziś, po dawnych czasach, nie ma śladu, a opuszczone budynki straszą. W Jaworznie i Rybniku liczą jednak na to, że uda się w nie tchnąć życie. Chcą sprzedać te szkoły. Szczegóły w materiale Pawła Jędrusika. W Rybniku można kupić budynek przy ulicy Górnośląskiej. Został wybudowany w latach 1910-1920. Po II wojnie światowej była tu szkoła podstawowa, potem gimnazjum. Teraz budynek niszczeje. Historia budynku jest dość zacna. Zawsze była w tym budynku edukacja. Po reformie w 2013 roku nie działo się tam nic. Próbowaliśmy zaadaptować ten budynek na potrzeby innej szkoły, która się do nas zgłosiła z potrzebami. To miała być szkoła prywatna. No niestety w okresie pandemii zrezygnowała z tej opcji. Dlatego chcielibyśmy, żeby w przyszłości znajdowały się tam na przykład mieszkania. Cena wywoławcza za budynek wynosi nieco ponad 3 miliony złotych. Trochę taniej, bo za nieco ponad 2,5 miliona złotych można kupić z kolei z rąk prywatnych ten budynek szkoły w Jaworznie. Lata temu była tu m.in. szkoła podstawowa numer 6. Historia budynku też jest bogata. Swoje istnienie rozpoczął w 1912 roku, kiedy szkoła ta, bo powstała od razu jako szkoła, został wybudowany przez Jaworznickie Gwarectwo Węglowe jako fragment kolonii robotniczej, która tam również w takiej czy innej formie pozostaje do dzisiaj. Była to bardzo nowoczesna szkoła, mieściła w sobie dwie szkoły o późniejszych numerach, numer 5 i numer 6. Była to szkoła żeńska i szkoła męska. Historia szkoły w tym miejscu dobiega końca w 2012 roku, kiedy to placówka została przeniesiona w inne miejsce. Dziś budynek jest opuszczony i mocno zniszczony. Taki był poniedziałek. Zapraszam jutro o 16:00, 17:45 i 23:00. Do zobaczenia.